czas. Stworzyli nam w ciągu lat cały plan ważnych spraw. Zbadali nieba krąg, błękitne fale morza i ląd. Odważnie szli, jak światło, co wędruje przez noc, by spełnić sny pokoleń, co docenią ich moc. Świat dzięki nim zmienił twarz, jest jak film, który znasz, a jednak mimo to odkrywasz ciągle go. Odkrywcą być, to zmieniać swoje życie co dnia, na jawie śnić i wierzyć w to, że uda się grać. Byli sobie wynalazcy. Własny ślad i ruszyć niby ptak do słońca, tak bez końca. Odkrywcą bądź, maszeruj własną drogą na szczyt. Szczęśliwie dojdź do celu i powitaj tam świt. Osiągnij cel, osiągnij cel. Mierzenie czasu. Jackson na czele, lecz Johnson wyprzedza go. Nie, nie, prowadzi Jack, John, Jack! Co za bieg, proszę państwa, ramię w ramię! Będzie wspaniały czas! Jednocześnie wpadli na metę! Proszę państwa, zobaczmy końcówkę jeszcze raz. Kto zwyciężył? Tak, to nie! To Johnson z przewagą 0,05 sekundy nad Jacksonem! Jest, jest rekord świata! Brawo! Niesamowite. Ojej! Tak, tak. Zaledwie 0,05 sekundy. To czas 20 razy krótszy od sekundy. Wierzyć się nie chcę. Co za precyzja, jaka dokładność pomiaru. Dziś czas nam przyspieszył. Wciąż biegniemy i ani chwili by się zatrzymać. Co za życie. Pomyślcie tylko, 1/20 sekundy. A gdzie reszta? Czemu się spóźniają? Stracili poczucie czasu? Właśnie miałem opowiedzieć ciekawą historię o tym, jak nasi przodkowie odkrywali czas. Mnie to wcale nie obchodzi. Znowu będzie nudzić. Jak to odkrywali czas? Przecież czas istnieje od zawsze. Tak, od zawsze. Wszystkie zdarzenia dzieją się w czasie. A jednak musieliśmy nauczyć się czas dzielić i mierzyć. Liczyć wydzielone odcinki czasu. W odległej przeszłości. Tej sprzed 1000 lat. Jestem głodny. Już czas, żeby coś zjeść. To prawda. Mnie też burczy w brzuchu. Czas na posiłek. Zostajesz? Już czas, żeby wstać. A wy dokąd? Mięso nam się kończy. Czas, żeby coś upolować. Ale proszę, nie wracajcie zbyt późno. Kiedy cień dojdzie, o tutaj, zacznę się bardzo martwić. Co my tu robimy? Może to sen? Wylądowaliśmy w prehistorii. I jakby trochę poza czasem. Bo kiedy ktoś śni, czas płata mu figle. A wiecie, że niegdyś czasu w ogóle nie mierzono? Na przykład w starożytnym Egipcie. Jeszcze ciemno. Co jest z tobą? Nie masz poczucia czasu? To księżyc, nie słońce. Teraz czas na pianie. Bóg słońce się odradza. Egipcjanie lub Babilończycy wymyślili podział czasu na tygodnie. Babilończycy? Naród, który żył tam, gdzie dziś leży Irak. To właśnie w Babilonii wybudowano wieżę Babel do obserwacji gwiazd. Księżyc jest w pełni co 30 dni. To 4 tygodnie, po 7 dni i nocy. 4 razy 7 to 28. O 2 dni za mało. Może po 8 dni w tygodniu. Wykluczone. To w miesiącu o 2 dni za dużo. Niech tydzień 7,5 dnia liczy. Nie może tak być. 1 tydzień zaczynałby się nocą, a 2 za dnia. 7 dni i koniec. O nie, 8 dni. Ja byłem pierwszy. To nie ma znaczenia.
Już wiem, rzucimy kości. Niech będzie. Spójrz! Co? Kruk poleciał. Wygrałem jednak 7 dni. Kruchy zwiastują nieszczęście. Wiecie, jakoś nie wierzę w to, że ta historia jest prawdziwa. A wy? Tak naprawdę nikt nie wie, skąd wziął się pomysł, by tydzień liczył 7 dni. Niektórzy chcieliby tydzień miał dni 5, inni woleli 6, a jeszcze inni 10. Bo ludzie chcieli podzielić jakoś czas. Inny problem był z nocą. Hyksosie, prace idą za wolno. Mijają 2 lata, a piramida wciąż nie gotowa. Jeśli się nie pospieszycie, nie dożyje końca jej budowy. My tu pracujemy codziennie od świtu do zmierzchu, o faraonie. Za mało mam ludzi. Nikogo więcej ci nie dam. Niech więc robotnicy pracują w nocy. Po ciemku godzin nie zliczę. Jak zapłacę ludziom, zażądają nadgodzin i przekroczymy budżet. Ależ owszem, nocą da się mierzyć czas. Spójrz, faraonie. Krople wody wypływają w stałych odstępach. Za dnia zaznaczałem poziom co godzinę, a i nocą woda ucieka w tym tempie. Wniosek, upływ czasu możemy mierzyć bez słońca. Będziecie pracować do 3:00, znaczy do 3:00 w nocy. Dostaniecie więcej ziarna i czosnku. Można spróbować. Wytrzymajcie jeszcze 3 godziny, a nagroda was nie minie. Pora spać, pora spać, pora spać. Już czas! I raz! I raz! Co się dzieje? Chciałeś nas oszukać? Nie. Wkrótce zegar wodny nad Morzem Śródziemnym znany był wszędzie. W Grecji zegary publiczne odmierzały czas za dnia i w nocy. A politycy jak zwykle kłamią. Już wkrótce dosięgnie nas gniew bogów i co gorsze, obywatele Aten, podatki znacznie wzrosną. To ten gaduła Demetriusz. Nigdy nie ma dosyć. Najgorsze, że wciąż gada to samo. Żeby go trochę utemperować, używamy zegara wodnego. Oto on. Teraz, rodacy moi, wiecie już, kim są politycy i wierzcie mi, bogowie nas ukarzą. I gniew lubi lać wodę. Całe szczęście, że woda się kończy. Podatki przewyższą wasze dochody. Politycy wciąż chcą więcej. Więcej wody. Nie powiedziałem wszystkiego. Chcę mówić o skandalach. Więcej wody. Urządzenia do pomiaru czasu były coraz dokładniejsze. To już znacie. A to konstrukcja Herona z Aleksandrii. A w Rzymie istniały nawet zegarki kieszonkowe. Nie były zbyt dokładne, to fakt. Spóźniłeś się. Sterczę tak długo, że aż bolą mnie nogi. Ależ skąd? Nigdy się nie spóźniam. Widzisz mój czasomierz? Pewnie źle chodzi. Mówię ci, przyjacielu, jestem nawet za wcześnie. Czasomierz trzeba regulować. Słońce w zenicie, obywatele! Południe! Nastawcie zegary! Inny problem polegał na tym, że godziny nie były równe. Jak to nierówne? Widzisz, dzień liczył 12 godzin, podobnie noc, jednakże zimą noce są dłuższe. Godziny nocne musiały być więc dłuższe, a latem krótsze. Im krótsze za dnia, tym lepiej, bo mniej jest do roboty. Czas pracy może mierzyć klepsydra. Służy ona raczej do wyznaczania krótszych okresów, ale i tu znane są wyjątki. Choćby klepsydra Karola Wielkiego. Wymagała odwracania co 12 godzin. Trzeba było się spieszyć. Yeah.
Pewnego dnia cesarz bizantyjski postanowił podarować Karolowi wspaniały prezent. Tuku! O tym zegarze niewiele wiemy. Zapewne nie był zbyt dokładny. Co do zegara świecowego, wynalazł go ponoć Alfred Wielki, władca Anglosasów. Panie, zwróć mi królestwo. Ślubuję trzecią część mego życia poświęcić modlitwie. Pamiętaj, panie, o świętej przysiędze. Te świece zostaną zapalone jedna po drugiej. Każda płonie 4 godziny. Będziesz więc modlił się, aż całkowicie wypalą się 2 kolejne świece. Zegar wodny. Najjaśniejszy. Chińczycy, którzy niczego raczej nie załatwiali w prosty sposób, zmienili wodny zegar w olbrzymią konstrukcję. Patrz, jeśli napełnisz zbiornik, woda popłynie na łopaty, wprawi koło w ruch i zakręci bębnem. To właśnie tu odczytujemy czas, a tu fazy księżyca, jak również położenie planet. Pamiętaj, nikomu o tym nie mów. Widziałem! Zegar, który Susong budował dla cesarza twego wroga, już działa! Wskazuje czas wschodu słońca, fazy księżyca, położenie planet i do tego czas! Zrobisz dokładną kopię, bo jak nie to... Już gotowa! Woda najpierw płynie tędy do tego zbiornika, potem spływa na łopaty koła, które tu widzisz, a to wprawia bęben w ruch obrotowy. Następnie bęben przenosi napęd... Okaż lepiej, jak to działa! Dawaj tu wodę! I co? Działa. Działa doskonale, sam widzisz. A chcecie się dowiedzieć, jak to się skończyło? Tak. Już po kilku latach starego cesarza niestety obalono i wygnano, zaś oryginalny zegar w częściach przewieziono do Pekinu. Oto on, wasza cesarska mość. Zegar już złożony i na chodzie zgodnie z życzeniem. O, dostojny synu niebios, ten oto zegar jest przeklęty. Wszyscy wiedzą, że należał do starego cesarza. Trzeba go zniszczyć. Co o tym sądzisz, Saomiszu? Przecież to wielkie dzieło sztuki. Nie ma takiego drugiego. Byłaby to, o synu niebios, olbrzymia strata dla ludzkości, gdyby został zniszczony. Ten przedmiot jest groźny. Złe moce się w nim gnieżdżą. Rozbijmy go na proch! I tak zegar Susonga, jeden z największych cudów techniki, został zniszczony. Widzicie, drogie dzieci, głupota może dotknąć nawet największych, lecz teraz przenieśmy się w czasie. Pierwszy zegar mechaniczny został skonstruowany we Francji. Od niego wywodzą się nasze zegary i zegarki. Działo się to w opactwie benedyktyńskim. Już 5 dzień, bracia moi, nie odprawiamy jutrzni. A czemuż to? Kto to wie, bracie Gilbercie? Znów zamarzła, więc zegar wodny stanął. O mój panie, czemu nas doświadczasz? Tyś bywały w świecie, Gilbercie. Znajdź nam rozwiązanie. Tak się składa, że akurat buduję zegar. Dzięki sile ciążenia ciężarki opadają, za rzemień ciągną, a cylinder i zębate koło obracają się. W dokładnie oznaczonym momencie młoteczek uderzy w ten dzwonek. To coś może obudzić, mój bracie? Jak Bóg da? Co to było? A, to zegar brata Gilberta. Dzięki ci, panie. Ha ha ha!
Zegar działa. Brawo, mój bracie. Taka już wola nieba, mój bracie. Z początku godziny wybijane były przez dzwonników. Później czyniły to już same zegary, za dnia i w nocy. Jeden z najsławniejszych zegarów wybija godziny ze szczytu katedry w Strasburgu. Dzisiaj godziny odczytujemy z okrągłej tarczy. Mała wskazówka zakreśla okrąg i pół doby minęło. Niby to proste, lecz nie od razu ludzie wpadli na ten pomysł. Tarczę taką jak ta wymyślił dla nas pewien pomysłowy Włoch. Niezwykły egzemplarz, o którym tu mowa, powstał w XIV wieku w Padwie. Hej, spójrzcie! Wynalazłem tarczę, którą widać na odległość, a i godzinę odczytać łatwo. Tarcza okrągła? Co za głupota! Lepiej to wyrzuć! Wszak nasza Ziemia jest okrągła, a słońce, co wyznacza noc i pory dnia, po okręgu się porusza. Ten pomysł nie może się przyjąć. Okaże się jeszcze. Ciekawe, jak to działa. O, gratuluję, to niezwykłe osiągnięcie. Patrzę sobie i wiem, która godzina. 12 godzin nocnych, 12 za dnia. Godziny można podzielić na minuty. Któż wynalazł ten niezwykły przedmiot? To ja, Jacopo Dondi. Mój syn Giovanni ma w tym swój udział. Jacopo, od dziś nosisz tytuł wielkiego zegarmistrza. A nasz uniwersytet zamówił u ciebie specjalny zegar. Jak to? O tak, zegar, który nie tylko pokazuje czas, ale zarazem fazy księżyca, położenie planet i jeszcze... Zbudujesz taki zegar? Nie będzie łatwo, ale spróbuj. O. Ja to zrobię, panie. Zegar zbuduję, który potrafi wszystko. Wszystko? Mogę się tego podjąć, ale rzecz nie jest prosta. To musi potrwać. Ja też chcę. Mogę? Powodzenia. Prawie skończone. Jeszcze trochę i zegar gotowy. Wiesz, ojcze, musimy coś rozważyć. Coś jeszcze trzeba poprawić. 17 lat pracy. Szkoda, że twój ojciec tego nie dożył. Drogi Giovanni, jeśli zegar potrafi wszystko, o co prosiłem, to mogę dać ci słowo, mój chłopcze? Twoje imię nie zaginie nigdy. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. To arcydzieło. Ja też skończyłem swój zegar. Jest wprost cudowny. Pokażę ci więcej, niż chcesz wiedzieć, panie. Popatrzcie tylko. A więc porównajmy. Boków jest 6. Na tym odczytujemy czas, godziny i minuty. To samo u mnie, godziny i minuty. Tu pokazuję dokładną datę, miesiąc i dzień. U mnie też, spójrz, panie. Tu widać fazy księżyca, a także czas wschodu i zachodu słońca oraz jego położenie na niebie. O, ja też to mam, ja też. Może przewidzieć zaćmienie, tak słońca, jak i księżyca. Jak widać, każdej funkcji przyporządkowana jest jedna czytelna tarcza. Na ostatniej mamy system solarny i zmiany położenia planet. Moją maszynę napędza system wag. Raz dziennie trzeba je podciągać i to wszystko. U mnie podobnie. Ciekawe, nieprawdaż? Twój zegar jest wierną kopią mojego. To zdumiewająca zbieżność. Bardzo to dziwne. Jak wytłumaczyć fakt, że dwóch ludzi pracując oddzielnie przez 17 lat buduje niemal identyczne maszyny? Dowodzi to, jak wielkim zegarmistrzem jestem. Różnica dotyczy mechanizmów. Z mego zegara dobywa się dźwięk. Szmer kół zębatych. Twoja maszyna, Guido, pracuje bez najmniejszego hałasu. Tak jest, mój zegar nie wydaje dźwięków, to prawda.
Na zdrowie. Dzięki, ale to nie ja. To ja. To ja łatwo cię przeziębiam. Bardzo łatwo. A psik. No proszę, twój zegar złapał katar. Nie, 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 nie masz prawa, to mój sekret. Zegar jest moją własnością, nie wolno ci. Czołem, jestem tu na wypadek uszkodzenia. Mechanizm jest delikatny, raczej. Zegary starczą szybko podbiły świat. Wielu ważnych ludzi nie potrafiło już bez nich żyć, choćby Ludwik XI, król Francji. Czy aby zabraliśmy mój mały podróżny zegarek? Oczywiście, jedzie za nami. Która godzina zatem? Jest 10, panie. Ruszaj ze chlaku! Ostrożnie, zegar! O nie! No i co teraz? Toż to zegar naszego króla! Raczej się nie ucieszy! O nie, co teraz zrobimy? Która godzina? Co za nieszczęście! A król pyta o godzinę, spadną głowy! Jest 4 po południu. Skąd wiesz? Popatrz, widzisz cień patyczka? Dotarł do małego palca. Nie mogę się wiele mylić. Jaśnie, panie, właśnie wybiła 4. Tak jest. Pomimo olbrzymiego postępu, zegar słoneczny wciąż nie wychodził z użycia. Grecki gnomon. Znany od 2000 lat. Oznacz dłoń, a cień pokaże ci godzinę. Dopiero pojawienie się wahadła zmieniło wszystko. No tak, wahadło. Wynalazł je Galileusz. Zgadza się. To właśnie Galileusz odkrył, że czas, w jakim wahadło pokonuje dystans między swoimi skrajnymi wychyleniami, zależy od jego długości. Może zatem odmierzać czas. Brakowało dokładności, zwłaszcza w nawigacji. Brak precyzji mścił się na żeglarzach. Aż pojawił się zegar z wahadłem Galileusza i jego teleskop. Widzisz satelity Jowisza? Tak czy nie? Wystarczy je odnaleźć, twierdzi Galileusz. Robię co w mojej mocy. To nie jest takie łatwe. 5 minut błędu to przesunięcie o 2 stopnie na długości. Żadnych szczególnych starań nie podejmowano aż do czasu wielkiej katastrofy morskiej u wybrzeży archipelagu Scylli. I wówczas admiralicja wyznaczyła nagrodę za znalezienie metody dokładnego pomiaru długości geograficznej. Robert Hooke wynalazł już zegar napędzany sprężyną. Kiedy Huygens pokazał własny zegarek ze sprężyną, Hooke oskarżył go o kradzież. Clément konstruuje wychwyt kotwicowy i dopiero w oparciu o wynalazki poprzedników John Harrison może zbudować morski chronometr, który przynosi mu nagrodę admiralicji. Stąd krok do nowoczesnych zegarów. Zegarek na rękę to rok 1910. O tak, czy wiecie, że współczesne zegary atomowe nie spóźniają się więcej niż o sekundę w ciągu 3000 lat i każdy ma dziś zegarek kwarcowy. Taki jak ten? Tak człowiek mocował się z czasem. Podzielił go na minuty, później na sekundy, setne części sekundy. Dziś wyznacza rytm naszej cywilizacji.
Czy zatem my panujemy nad czasem, czy raczej popadliśmy w jego niewolę? Opracowanie wersji polskiej na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka z o.o. Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Witold Surowiak. Dźwięk Urszula Ziarkiewicz. Montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Joanna Budniok-Felix, Joanna Pach, Waldemar Barwiński, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Wojciech Paszkowski, Andrzej Chudy, Jarosław Domin, Andrzej Gawroński, Paweł Szczesny. Śpiewała Katarzyna Łaska.